To magiczne, jedyne wspaniałe wspomnienie. Moja najukochańsza babcia, jej cudowny ogród i piękne brązowe grządki, na których rosną jej cuda własnoręcznie pielęgnowane, doglądane, a wśród nich ta jedyna, majestatyczna królowa warzyw, dzika marchew. Uwielbiałem czas wakacyjny, wiosenny, spędzony wśród grządek w jej sadzie, gdyż był to taki czas zespojenia się z naturą, taki czas poczucia wolności, dodający siły, dający nam takie coroczne odrodzenie, które jest takim magicznym momentem budzenia się wszystkiego do życia. Przyroda zaczyna bujnie rosnąć, my zaczynamy rozwijać swoje skrzydła i w tym przydomowym ogródku mojej babci uwielbiałem marchewki. Uwielbiałem te marchewki zjadać surowe, wyrywając je z grządek. Czasami gdzieś tam pod ząb trafiła mi się naturalna ziemia. Miało to swój urok i swój smak. I babcia nigdy nie lubiła, jak ja zrywałem te jeszcze niedorośnięte marchewki z grządek, a ja mnie fascynowało łamanie w tym momencie zasad. Co wydaje mi się, że dla artysty, dla twórcy to łamanie zasad, łamanie tematów tabu jest bardzo inspirujące i potrzebne w naszej codziennej pracy, więc ta marchewka jest dla mnie symbolem takiej drogi artysty, dążenia do celu, uzyskiwania swoich wymarzonych dzieł dzięki łamaniu zasad. Stąd ta dzika, szalona marchewka, gdzie oddaję to mój urok małego chłopca, który łamał zasady babci, która nie pozwalała wyrywać z ziemi niedojrzałych marchewek, ale z drugiej strony była przeszczęśliwa, że złamałem te zasady, że zjadłem tą marchewkę, że byłem pełny radości i szczęśliwości w sobie ze smaku jej darów, które pielęgnowała z pełnym sercem, pełnym oddaniem i pełna pasji.